Piotrze, poprosiłem cię tutaj, bo słyszałem, że spełniacie marzenia. Jakby nie było. No właśnie, jesteście Timbermanem i ja potrzebuję takiego domku, jak wy budujecie. Jakiego? Jestem w odpowiednim miejscu i siedzę z odpowiednim człowiekiem. No jasne. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć drewniany domek. Kocham drewno, cenię sobie jakiś spokój, zapach drewna i jestem bardzo niecierpliwy. Dobrze trafiłeś. Na pewno jesteśmy najlepsi w naszej branży. A niecierpliwy to znaczy, kiedy chcesz ten dom? Za chwilę do tego przejdziemy, ale powiem ci, że jestem po nocy w domku i jestem zakochany w nim. Jestem podekscytowany tym, że czuję tu taką wolność i czuję przede wszystkim spokój, no ale ten zapach drewna. I oddycham cały czas nie tylko drewnem, ale jak wy to robicie, że dobrym powietrzem. Tak, dbamy o materiały, dbamy o wykonanie, ale to już doświadczyłeś tego po jednej nocy, zresztą nasi klienci właśnie to ich w nas, to tym rozkochujemy klientów właśnie, tymi materiałami, samym przeżyciem bycia w takim domu. Także szczerze, nie dziwię się, że się zakochałeś. Wiesz, tak sobie pomyślałem, że, bo miałem do wyboru, murowany albo taki dom drewniany, wasze konstrukcje nie są zwykłymi konstrukcjami, prawda? No nie. Ja to widzę, że jakby zależało mi na tym, żeby dom był energooszczędny, żeby tak naprawdę modelowanie tego domu było na lata, czyli żeby on miał dłuższą żywotność niż 5 lat na przykład w konserwacji. Jasne. I wiem, że też w odpowiednie miejsce trafiłem. Dokładnie, trafiłeś naprawdę do odpowiednie miejsce. No my zajmujemy się budowaniem domów, jak powiedzieć, na lata. Nasza technologia to jest technologia, która pozwala przetrwać takiemu domowi pokolenia, więc tak naprawdę nie masz co się martwić o żywotność takiego domu. A przede wszystkim, co mnie tutaj zachwyciło u was, to koncept waszej firmy. Jesteście naprawdę super uśmiechniętymi ludźmi z Małopolski. Macie fajnie zgraną ekipę, widzę, że po prostu bardzo sobie ufacie i też chyba przyciągacie po prostu taką empatią klientów. Tak, prawda? Ale jest dużo firm. Dlaczego zdecydowałeś się na nas? Bo macie najwięcej dobrych opinii w internecie. Ale nie, wiesz, to długo szukałem, trafiałem w różne miejsca, naprawdę. Ale jak zobaczyłem waszą stronę internetową, to po pierwsze jest ona zrobiona przejrzyście i czysto. Po drugie, mój telefon, który wykonałem do jednego z twoich kolegów, sprawił, że ja wiedziałem, o czym on mówi. A po trzecie, jak przyjechałem do ciebie tutaj, to ty mi wytłumaczyłeś, z czego są zrobione domy, z jakich materiałów, co jest funkcjonalne, dlaczego tak jest. I ja to wszystko zrozumiałem. Ja, który mało jest człowiekiem technicznym. Także zauroczyło mnie to, że wy budujecie te domy z pasji i z tego, co widzę, macie dużo inwestycji. Tak. I to jest jeszcze, jakby czyni was wiarygodnym. Zresztą byłem ostatnio w jednym z resortów, gdzie są wasze domki i też byłem w niebo wzięty, że mogę spać w tym domku. No cieszymy się, naprawdę budujemy niesamowitą wiarygodność. Na pewno robimy to, w co wierzymy. Jesteśmy święcie przekonani, że nasze inwestycje, nasze domy to są rzeczy, z których ludzie są zadowoleni. Więc jakby ta atmosfera, którą spotkałeś w firmie, jest prawdziwa tak naprawdę. My nie musimy udawać, że nas cieszy praca, nie musimy udawać, że nasze produkty są dobre. My wiemy, że robimy dobrą robotę, że sprzedajemy fajne produkty, współpracujemy z fajnymi ludźmi i to nas cieszy. A mam takie pytanie, no bo dobra, bo przychodzę i mówię ci, słuchaj, wiesz co, bo chciałbym mieć ten dom za 2 miesiące i co? Za dwa? Za dwa? Ambitnie. Ambitnie? Ale nie dla nas. Mam syna, zasadziłem drzewo, buduję dom. To znaczy z dużą pomocą Timbermanu. Dziękuję.